Som veľmi vďačný pánu Ježišovi. Jestem vděčný pánu Jezusovi, že sme si tento čas určili preto, že ten čas přiznačili jsme dlatego, aby sme počúvali Božie slovo. Potom by sme slúchali slovo Bože, aby sme ho chválili. Že by sme chválili go, aby sme sa učili od neho. Že by sme učili sa od neho, lebo jeho slovo je pravda. Ponieważ jeho slovo je pravdou. Pán Ježiš Kristus povedal. Pán Ježiš Kristus povedal, že keby sa nebesia a zem pohli zo svojho miesta. Choť by nebo i zemia rušili sa ze svojho miejsca, že by pominuli. To znaczy, že by přeminuli. Ale jeho slova nepominú. To jeho slova nepřeminú. A preto ja celým srdcom verím Božiemu slovu. Dlatego ja z całego serca wierzę w Boże słowo. Ja viem, že nič nie je vážnejšie v mojom živote. Viem, že nic nie je vážnejšie v mojom životě. Ako Božie slovo. Jako slovo Bože. Na počiatku bolo slovo. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. I to slovo bolo u Boga. A tým slovom je Boh. A tým slovem je Bůh. A tak hovorí nám Jan. I tak mluví do nás Jan, že to slovo stánilo medzi nami. Že slovo mieškalo medzi nami. My sme sa na neho dívali. Patrili sme na neho. A bol plný milosti i on bol plný milosrdia i pravdy. Prišiel do svojho vlastného. Chodí do svojho vlastného. Ale jeho vlastní ho neprijali. A jeho vlastní neprijali go. Ale tí, ktorí ho prijali, ale tým, ktorí ho prijali, dali im právo a moc. Právo i moc. Aby sa stali deťmi Božími. Že by sa stali Božími deťmi. To slovo. To slovo. Bolo na počiatku. Bolo na počiatku. To slovo bolo u Boha. To slovo bolo u Boga. To slovo je Boh. A tým slovom je Bůh. A preto veľmi pozorne počúvajme Božie slovo. Dlatego bardzo uważnie słuchajmy słowa Bożego. Tak počúvajme. Tak bardzo go słuchajmy. Aby nám ani jedno slovo nepadlo na zem. Nawet jedno słowo nie upadło na ziemię. Spomeňte si na Samuela. Pamiętajcie Samuela? V čase Samuelovom. V časach Samuela. Bolo veľmi vzácne prorocké slovo. Bardzo cenné słowo prorocze. Ale ho nebolo. Ale nie było słowa. Ale Pán Boh si našiel jedného služobníka. Pán Boh znal sobie jedného sluge, ktorý si tak vážil jeho slovo. Tak bardzo cenil sobie jeho slova, že ani jedného slovka, že nawet jedného slova nenechal, aby padlo na zem. Nie zostavil, že by upadlo na zemi. Tak si vážil slovo tak Pána. Tak cenil sobie slova Pána. Ak tak budeš milovať slovo. Jeżeli tak budeš kochal slovo. Tak budeš každé slovo si váži, čo tak Pán Ježiš povedal. Každé slovo budeš doceňal, co Pán Ježiš povedal. Vtedy sa vieš, čo stane. Či vieš, co sa vtedy stane? To, čo hovorí prorok Jeremiáš. To, čo mluví prorok Jeremiáš. Ak oddelíš drahú vec od ničomnej. Jeżeli oddelíme rzeč kostovnou od rzeči nikčemnej. Budeme ako jeho ústa. To budeme jeho ústami. Rozumieme tomu? Či rozumieme to? Že moc Božia bude vychádzať z našich úst. Božia moc bude vychádzať z našich úst. Ale potrebujeme oddeliť drahú vec od ničomnej. Ale musíme oddeliť rzecz kosztowną od nikczemnej. A keď neoddelíme drahú vec od ničomnej. A dopóki neoddelíme tej rzeczy kosztownej od nikczemnej. To znamená, že nevážime si jeho slovo. To znaczy, necenimy sobie jego słowa. Nebereme to slovo vážne. Nebierzemy poważnie to słowo. Máme tu veľa študentov. Máme veľa študentov medzi nami. A dokonca máme tu aj profesora fyziky. Máme tiež medzi nami profesora fyziky. Tak hneď vyskúšam. A len zaraz môže vyexaminuje trochu to. Teraz prosím brata profesora, aby on neodpovedal. Teraz prosím brata profesora, aby neodpovedal, nezabíral vodu. Neviem, kde je. Neviem, kde je. A tu si, dobre. Ty neodpovedaj. Fajns, neodpovedaj teraz. Teraz chcem skúšať študentov. Teraz chcem trochu spravdiť študentov. V čom je rozdiel medzi magnetom a medzi obyčajnou štanglou ocele? V čom je zružnica medzi magnesem i jakby zvyklou štabom železa? Magnet priťahuje. Správne. No, dobře. Teda existujú siločiary. A więc istnieją pewne pola. A ten magnet má svoju moc. I ten magnet přesto posiada svoju moc. Je to tak? Či tak jest? A ocelová, taký istý kus. I ten sám kawałek. Ktorý je z ocele. Ktorý je z železa. Ktorý nie je magnet. Nie je magnesem. Ten nepriťahuje. Nepřiťonga. Ten nemá moc. Nemá moci. A teraz moja otázka je. I teraz kolejné moje pytanie jest. Prečo? Dlaczego? Čo sa stalo s tým
teda z tym magnetem, że on ma moc. Co się stało z tym magnesem, że on ma moc? No, kto chce odpowiedzieć? Kto chce odpowiedzieć? On został namagnetyzowany. W porządku, ale co za wewnątrz, co za stało? Jedno tajemstwo za stało. Jedna tajemnica wydarzyła się we wnętrzu, w środku tego magnesu. Ako? Prąd musiał? Nie. Ja wam to wyjaśnię. Bardzo jedno. Wyjaśnię wam to bardzo prosto. A brat profesor może potem to potwierdzić, profesor może potem przytaknąć? A może powiedzieć, że to nie jest tak. Albo może po prostu powiedzieć, że no nie w ten sposób. Wiecie, ta ocel ma swoje kladne a zaporne ciasteczki. Wiecie, to żelazo ma swoje części dodatnie i ujemne. A te to kladne a zaporne ciasteczki ma chaotycki usporiadane. I te cząstki dodatne i ujemne bardzo chaotycznie ma uporządkowane. Także nawzajem sa rusia te. A więc nawzajem jakby anulują, jakby jak to powiedzieć? Anulują się te siły. Te siły. Minus a plus anulują się. Minus z plusem po prostu wyrównywają się, anulują się. A preto ta ocel je bez mocy. Dlatego to żelazo nie posiada mocy. Ale kiedy oddzielimy minus od plus. Ale kiedy oddzielimy ujemne minus od plusa. Zniknie magnetyczne pole. Powstanie pole magnetyczne. A to żelazo ma swoją moc. I to żelazo posiada swoją moc. Pozrite za, a to jest materia. Popatrzcie, a to tylko materia. A co mówi Bóg? Co mówi Bóg? U proroka Jeremiasza. Do proroka Jeremiasza. Ak oddzielisz drahą rzecz. Jeżeli oddzielisz rzecz kosztowną. To znamena to plus. To znaczy to plus. Od niczomnej. Od rzeczy nikczemnej. To znamena to minus. To znaczy minus. Będziesz jako moje usta. To będziesz jako, będziesz moimi ustami. Mnogi chcą być Bożymi służobnikami. Wiele ludzi chce być sługami Bożymi. Ale chaotycki mają usporiadany swój życie. Ale mają uporządkowany bardzo chaotycznie swoje życie. A preto sa anuluje ta Boża moc. Dlatego Boża moc anuluje się. To som si ja nie wymyślał. Nie wymyśliłem tego. To mówi Boże Słowo. Boże Słowo to mówi. A preto mnohokrát chýba z Bożego ludu Boża moc. A dlatego brakuje w Bożym narodzie wielokrotnie Bożej mocy. Preto, że nie jest usporiadany ten żywot. Dlatego, że życie nie jest uporządkowane. Preto počúvajme na jeho slovo. Dlatego słuchajmy jego słowa. Abyśmy wiedzieli oddzielić drahú vec od niczego. Żebyśmy potrafili oddzielić rzecz kosztowną. A tak nam zasługuje Boże słowo. I tak Boże słowo obiecuje kiedy nam. To uczynisz, kiedy to uczynimy, tak będziemy jako jego usta. Będziemy jego ustami. Mocne. W mocy. Pewne. Jak to? Pewne. A to, co powiemy. I to, co my powiemy. To nie będzie nasza wola. To nie będzie naszą wolą. Ale to jest jego wola. Ale to jest jego a wola. To jest jego moc. I to jest jego moc. Wszimnijcie si. Zauważcie. Że ludzie išli za Pánom Ježišom. Że ludzie naśladowali Pana Jezusa. On nie miał teologii. Nie miał skończoną teologię. Nie miał proste takie teologiczne znanie, jako mali faryzeowie. Nie miał takie poznanie teologii, jako mieli faryzeusze. A zakonnicy. I saduceusze. A preca išli za Pánom Ježišom. A pomimo tego oni podążali za nim. Kiedy on išiel na púšť. Kiedy on szedł na pustynię. Išli długą cestu za nim. Oni długą drogę przebyli, żeby być z nim. Aby počuli jeho słowo. Żeby słyszeć jego słowo. A wiecie prečo? A czy wiecie dlaczego? Lebo jeho slovo nebolo také ako slovo farizeov a zákonníkov. Jeho slovo nebolo také ako slovo farizeuši i saduceuši. Ale jeho slovo malo moc. Ale jeho slovo malo moc. A teraz viete, aké je to slovo mocné v mojom živote? A či viete, aké to slovo je mocné v mojom życiu? Natoľko je mocné. Na tyle je ono mocné. Nakoľko dovolím, aby bolo mocné nad mojim na ile pozvolę, żeby było mocne ponad moim życiem. Darmo by som chcel, aby väčšiu moc malo to slovo, čo hovorím. Na pružno chciałbym, żeby ono posiadało większą moc niż to, co mówię. Ale to slovo ma takú moc. Ale to slovo ma właśnie taką moc, akú dovolím, aby môj život premienil. Na jaką ja pozwolę, żeby ono zmieniało moje życie. A preto nie mogę nikogo ďalej alebo bliżej dowieść ku Chrystu. Nie mogę nikogo doprowadzić bliżej do Chrystusa, len ako som sám prišiel. Niż po prostu sam jestem.
Ako mňa samého pán priviedol. Jak mne samého pán priprovádil. A ako som ja jemu dovolil. Jak ja jemu pozvolívem, na ile mu pozvolívem. Ale viete, ako som mu pozvolil? Ale či viete, na ile ja mu pozvolívem? Ako som dovolil, aby tie ničomné veci a tie jeho sveté veci, aby som vo svojom živote oddelil. Na tyle, na ile pozvolívem, že by tie rzeczy nikčemné od tých rzeczy koštovných oddeliť v mojim žiťu. Preto dávajme pozor na slovo. Dlatego uvažajme na slovo Bože. Vážme si slovo. Považajme go. Lebo slovo pána Ježiša. Ponieważ slovo pána Jezusa. Má moc. Má moc. Pozrite sa, on nemal teológiu. Popašte, nemal skončené teológii. Ale on oddelil drahú vec od ničoho. Ale on oddelil rzecz kosztowną od ničoho. Išiel na púšť. Pošiel na pustyne. A tam diabol mu ponúkal nejaké veci. I tam šatán coś mu proponoval, pevné rzeczy. A považil to za ničomnú vec. I on poprostu traktoval to ako za rzeczy nikčemné. Ale to, čo hovorí jeho nebeský Ale otec... to, co mluví jeho ojciec nebeský... To je to sveté. To je to święte. To je to pravé. To je to pravdivé. Oddelil drahú vec od ničomnej. Oddelil rzecz kosztowną od nikčemnej. A potom išiel. A potom ide. Aby zvestoval evangelie. Żeby zviastovať evangelie. Prišiel do Nazareta. Prichodí do Nazaretu. A tam tá jeho, tá moc Božia... I tam tá Božia moc, ktorá sa prejavila cez jeho ústa, ktorá przekazała się jego ustami, przejawiła się jego zbunila ustami. Zbunila posłuchaczu. Ona po prostu jakoś, nie wiem... Zbuntila. Ano, zbuntowała słuchaczy. A pozrite, nie wżdycki ta Božia moc wszystkich položi na lopatki, a wszyscy są gotowi. I popatrzcie, nie zawsze Boża moc po prostu wszystkich, nie wiem, obezwładni, przemoże i po prostu, że wszyscy są, nie wiem, notacy. Ale niekiedy ta Božia moc zbúri, ale nahniewa. Czasami ta Boża moc po prostu ze złości człowieka podburzy go. A prwa reakcja na służbę Pana Jezusa. Pierwsza reakcja na służbę Pana Jezusa. Kiedy on oddzielił drahą rzecz od niczemnej. Kiedy on oddzielił rzecz kosztowną od rzeczy nikczemnej. A kiedy w mocy Ducha Świętego. Kiedy w mocy Ducha Świętego. Idzie do swojego rodziska. Idzie do swego miejsca urodzenia. Rozgniewała posłuchaczy. Po prostu zezłościła słuchaczy. A iśli, aby go zhodili dole. I oni szli, żeby go zrzucić w dół. Ale on odiszł. Ale on poszedł. A ďalšiu sobotu išiel I do synagógy. Kolejny sabat przychodzi do synagogi. Plný moci Ducha Svätého. Wypełniony pełny mocą Ducha Świętego. A w tej mocy Ducha Svätého prichádza do synagogi. I w tej mocy Ducha Świętego przychodzi do synagogi. A tam jeden posadnutý človek. Tam jest jeden człowiek, który ma demona. A ten człowiek sa prejavil. I ten człowiek po prostu uvidocznił się. Ten démon začal trápiť tohoto človeka. Démon začal nękać tego człowieka. A Pán Ježiš mu dá víťazstvo. Pán Jezus daje mu zvíťazstvo. Tá moc Božia, tá Božia moc sa prejavuje. Sie objavia. Je to tak veľmi zvláštne. Tak bardzo dziwne to jest. Že aj nás Boh môže používať. Že nás tak samo Pán Bóg môže užívať. Keď sa mu poddáme. Kedy poddáme mu się. Ale kde tá naša služba vôbec začína? Ale kde v ogóle rozpočína się ta naša služba? Ja by som bol tak veľmi rád, keby najprv brat prečítal slovo, cieszyłbym na się, ktoré budeme gdybyśmy spolu razem prečítali slovo, na ktorým budeme się zastanawiać. Je z knihy Sudcov, 2. kapitoli. Z księgi sędziów, 2. rozdziału. 1 až 23. verš. 1 do 23. wersetu, cały rozdział drugi, przeczytajmy. Księga sędziów, 2. rozdział, stronica 265. I wstąpił anioł pański z Gilgal do Bochim i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc: nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto i ja powiadam, nie wypędzę ich wśród was, będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. A gdy tedy anioł pański wyrzekł te słowa do wszystkich synów izraelskich, lud podniósł swój głos i zapłakali. I nadali tej miejscowości nazwę Bochim i złożyli tam Panu ofiarę. A gdy Jozue rozpuścił lud i synowie izraelscy poszli każdy ze swego dziedzictwa, aby objąć ziemię w posiadanie, lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych,
którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł, licząc 110 lat. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa, w Timat Heres, na podgórz Efraimskim, na północ od góry Gasz. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co uczynił dla Izraela. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom i opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich łupili i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim na ich nieszczęście, jak zapowiedział Pan, jak im poprzysiągł i utrapił ich bardzo. A wtedy Pan zbudził sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców, lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami i oddawali im pokłon. Rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana. Oni tak nie postępowali. Ilekroć zaś Pan zbudził im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad ich skargami, na ich gnębicieli i ciemiężców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie, idąc za innymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon. Nie zaniechali żadnego ze swych czynów i upartych postępów. I zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelowi, więc mówił: ponieważ naród ten przekroczył postanowienia przymierza ze mną, jakie jest zawarł z ich ojcami, i nie usłuchali głosu mojego, więc i ja nie wypędzę już przed nimi żadnego z wrogów, jakie pozostawił Jozue, gdy umierał, aby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą strzec drogi Pana i po niej kroczyć, jak strzegli jej ich ojcowie, czy nie. Dlatego Pan pozostawił w spokoju te narody, nie wypędzając ich zaraz i nie dał ich w ręce Jozuego. Wiecie, kiedy czytamy ten oddział od początku, kiedy czytamy ten fragment od początku, a pozorujemy, że właśnie anioł Gospodinow wyszedł z Gilgala. I śledzimy, jak anioł Pański wystąpił z Gilgal. Nie, to zaujímavé, że ciekawe to jest, że nie z nieba przyszedł. To nie z nieba przyszedł anioł. Nie z niekadial z hora. Nie z koń z góry. Ale przyszedł z Gilgal. Ale przychodzi z Gilgal. Tak sobie na tym zamyślał. Tak myślałem nad tym. A wtedy som pochopil jednu vec. I wtedy zrozumiałem jedną rzecz. Że Pán Boh má svojich anielov. Że Pán Boh má svojich aniołów. Ktorých posiela do života Božieho ľudu. Ktorých posiela do životov Božego narodu. Nie vždycky musia prísť zjavenia z neba. Nie zawsze muszą przyjść objawienia z nieba. Ale niekedy Pán Boh pošle svojho aniela. Ale czasami Pán Boh vyšle svojego anioła. Z Vendrine. Z Vendrini. Zo Slovenska. Ze Slovácii. Z Ukrainy. Z Ukrainy. Alebo aj z Polska. Nawet z Polski. Možno zo severa. Może z północy. Alebo z východu. Albo ze wschodu. A Pán Boh má svojich posłów. I Pán Boh má svojich posłańców. Pán Boh má tých, ktorých posiela. Pán Boh má tých, ktorí ich posiela. Aby napomínal jeho ľud. Żeby napominali jego lud, jego národ. Možno, že niekto z nás si povie. Może ktoś z nás powie sobie. Keby mi Pán Boh z neba poslal. Keby Pán Boh z neba poslal mi anioła. Toho by som poslúchal. To usłuchałbym go. Ale Barkociho ja nebudem. Ale Barkociho nie będę słuchał. Ale Pán Boh má svojich anielov. Ale Pán Boh má svoje anioły. Má svojich poslov. Má svojich posłańców. Ty sa nedívaj na človeka. Nepáš na človeka. Nepýtaj sa, ako sa volá. Nie pýtaj się go, jak się nazywa. Ale skúmaj to, čo hovorí. Ale po prostu sprawdzaj to, co on mówi. Dávaj do svetla Božieho slova svoje postav srdce. Postav pod światło slova Božego svoje srdce. Aby si mohol pochopiť. Żebyś mógł zrozumieć. Či ozaj Boh má k tebe svoje slovo. Či rzeczywiście Pán Boh kieruje do ciebie slovo. A či chce on teba viesť. I či chce on ciebie prowadzić.
Ako sa môžeš stať takým Božím anielom? Jak môžeš stať sa takým Božím anielom? Ako môžeš sa stať takým Božím poslom? Jak môžeš stať sa takým Božím poslancem? Viete, nedávno sme si pripomínali. Viete, nie tak dávno pripomínali sme sobie. Tie veľkonočné udalosti. Tie rzeczy, ktoré vydarzyły się počas Veľkej noci. A spomnite si, ako Pán Ježiš pošle svojich učedníkov. Spomnite, jak Pán Ježiš posyła svojich učňov. A hovorí, choďte tam a tam. I mówi, idźcie tam i tam. A tam nájdete osľiatko uviazané. I tam znajdete osľontko, osiołka uviazanego. Príďte k nemu. Príďte do neho. Odviažte ho. Odviažte ho. A priveďte ho ku mne. I připravajte ho do mne. A keď by vám niekto povedal. A kdyby ktoś vám poviedal. Čo to robíte? Co to robíš? Povedzte. Povedz. Pán ho potrebuje. Pán potrebuje go. Tak to začal aj môj život. Tak się rozpoczęło również moje życie. A ja som bol tak poviazaný. Ja też byłem taki związany. A ja som bol uviazaný o ten stĺp hriechu. I ja też byłem przywiązany do tego słupu grzechu. Nemohol som sa oslobodiť. Nemohol ich uvoľniť od grzechu. Tam som stál na jednom mieste. Tam stałem ciągle na tym samym miejscu. A nevidel som zmysel svojho života. I nevidiałem sensu mojego życia. Ale Pán Boh poslal svojich poslov. Ale Pán Boh posyła svojich posłańców. Poslal svojho aniela do mojego života. Posyła svojich aniołów do mojego życia. Poslali na to, aby v mene Ježiša Krista. Poslal ich po to, żeby v imieniu Jezusa Chrystusa. Aby moje puta padli. Żeby moje pęta zostały rozwiązane. A ako toho somárika. I tak jak tego osiołka. Aby ma mohli doviesť k Pánu. Żeby mohli doprowadzić mnie do Pana Jezusa. A bolo mi povedané. I zostało mi powiedziane. Pán ťa potrebuje. Pán potrzebuje cię. Pán ho potrebuje. Pán potrzebuje go. A Pán Ježiš Kristus mal plán s týmto somárikom. I Pán Ježiš Kristus mal plán s tým osiołkiem. Pán Ježiš sa posadil na tohoto somárika. Pán Ježiš ušiel na tego osiołka. A išiel do Jeruzalema. I vjeżdżał do Jerozolimy. Do mesta pokoja. Do miasta pokoju. Medzi svoj ľud. Pomiędzy svoj národ. Teraz si predstavte ten somárik. Teraz vyobražte sobie tego osiołka. On nesie Pána Ježiša. On nesie na grzbicie Pána Jezusa. Viete si predstaviť, že ten somárik by tak pyšne dvíhal hlavu? Či viete sobie vyobraziť, potrafíte sobie vyobraziť, jak ten osiołek tak pyšne podnosí głowę. Ide. I ide. No vidíte, koho ja nesiem. No vidíte, koho ja nesiem. Vidíte, aký som ja somárik. Vidíte, aký ja jestem osioł. Aký som ja veľký somárik. Jaký jestem veľký osioł. Viete, pýcha človeka nadúva. Viete, pýcha človeka go nadýma. Ale pokora, ktorú Pán Boh od nás vyžaduje. Ale pokora, ktorú Pán Boh od nás žondá. Tá pripravuje mu slávu. Tá pripravuje mu chvále. Mohol si mysleť ten somár, no ako je to, aký je to nádherné. Ten ošiel mu chcel myslieť, o, aké to je cudovné. Predo mňa predstierajú tieto palmy. Všede mnom poprostu palmy. Rúcha. I šaty. Aký som ja zvláštny jaký somár. Jaký to ja jestem šegulným ošielkem. Ale on nie. Ale on nie. Tento somárik. Ten ošielek. On si uvedomil. On uświadomił sobie, że on musi nieść to zacne bremię. Że on musi nieść to cenne brzemię. Dwostojnie. Bardzo mocno. Z łaską. Dostojnie i z miłością. Wytrwale. Wytrwale. A niósł Pana Jezusa. I niósł Pana Jezusa. Tak to chcę nieść ja Pana Jezusa. Tak chcę ja tak samo nieść Pana Jezusa. Aj keď sa mi mnoho jej úcty a lásky dostane. Nawet jeżeli niektórzy okażą mi wiele szacunku i wiele miłości. Ja wiem, że to nie jest kvôli mnie. Ja wiem, że to nie jest z powodu mnie. Ja wiem, że to nie mnie prestierają. Ja wiem, że to nie dla mnie te palmy leżą tam. Ale kvôli tomu, które. Ale z powodu tego, którego ja przynoszę. Którego nosię w swoim którego sercu. Którego niosę w swoim sercu. Na swoich ustach. Na swoich ustach. Na swoich świadectwach. W swoich świadectwach. Jemu patrzy chwała. Jemu należy się chwała. Jemu patrzy cześć. Jemu należy się cześć. Pan Bóg ma swoich służobników. Pan Bóg ma swoje sługi. Ma swoich posłów. Ma swoich posłańców. A tak teraz przychodzi aniel
Boží hospodinov z Gilgala. Přichodí anjel pánský z Gilgal. A hovorí. I mluví. A pozrite sa, čo hovorí. I popatrzcie, co on mluví. Hovorí, niečo ste nenaplnili. I mluví, což nevyplnili. Niečo bolo od vás očakávané. Což bylo žondáne od vás. A vy ste nenaplnili tento Boží program. I nevyplnili ste ten Boží program. Čo to môže znamenať pre nás, novozákonný Boží ľud? Co to môže označať dla nás, žijúcich v časách Nového testamentu? Koľký z vás ste už prijali Pána Ježiša? Ile z vás prijali ste už Pána Ježiša? Môžete podniesť svoje ręce? Sláva Bohu. Sláva Bohu. Tak, a čo bolo vo vašom srdci? A viac, co bylo v vašom srdcu? Keď ste sa rozhodli. Kedy zdecidovali ste. Keď ste vykročili na túto cestu. Kedy rozpočali ste tom vendrúvke. Že celým srdcom budete milovať Pána. Celým srdcem budete kochali Pána. A že budeme ho nasledovať. I že budeme go nasledovať. Amen. Amen. A všetko, čo sa mu nepáči. Všetko, co jemu sa nepodobá. Všetko, čo jemu bolí v našom živote. Všetko, co bolí go v našom życiu. Že to všetko odstránime. Že všetko to odrzucíme. A takto sme sa rozhodli. I tak zdecidovali sme si. Alebo niekto chcel ináč nasledovať Pána? Alebo či ktoś chcel ináč nasledovať Pána? Ja som počul, že jedného Róma, keď ponárali. Ja slyšajem, že pevného cigána, keď zanúžali v vode. Tak mal vonku jednu ruku z vody. To miał po prostu, sterčala mu z vody jedna ręka. Pýtal sa o kazateľ, čo si to robil? Tak pastor, co robiłeś tam v tej vode, že ręka ti sterčala? Že ešte s tou chcem kradnúť. Ona mu vieše tom rękou, on mu vieše tom rękou, chcem kradť. Bratia a sestry, Pán Ježiš z nás nie na takéto, nie do takéto zmluvy vedie. Bratia a sestry, Pán Ježiš nie do takej umovy nás provádí. My keď on dal všetko za nás. On všetko dal dla nás. On zomrel na kríži. On umar na krížu. Aj svoje ruky dal prebiť. Svoje ręce dal przebić. Dal prebiť svoje nohy. Dal przebić svoje nogi. On sa celý zdal za nás. Całkowicie oddał się za nás. A keď nás volá na nasledovanie. A kedy vzýva nás, żeby go nasledovať. Aj on čaká, že aby sme sa celý. On też oczekuje, byśmy całkowicie się jemu oddali. Slúbili sme mu všetko. Obiecali sme mu všetko. Amen. Tak. A všetko sme dali. A čo všetko oddali sme? Už nepočujem amen. Neslúšaj už amen. Ó, vidíte? A toto je problém tohto nášho textu. Vidíte, to je s problémem tego našeho textu. Hospodin poslal aniela z Gilgala. Posiela anjela z Gilgal. Aby vytkol toto Izraelovi. Že by poprostu pokázal na to Izraelovi. Keď si pohol sa z tej zeme, kedy vyšedli z tej zemi, z tej egyptskej zemi, z Egyptu, aby si išiel do zeme zasľúbenej, že byš vkročil do zemi obiecanej, bolo ti povedané, že všetkých nepriateľov, to bylo ti povedané, že všetkých nepriateľov, tých cudzích obyvateľov, tých obcích obyvateľí, s tými cudzími bohmi, ze všetkými tými obcími bogami, odstrániš, poprostu vypendiš. Ale ty si to neurobil. Ale nezrobiłeś tego. Ty si nechal tých cudzích obyvateľov. Zostaviłeś tých obcokrajovcov. Tam. Nechal si aj tých cudzích bohov. Zostaviłeś tam tých obcích bohov. A títo cudzí bohovia ti budú na osídlo. Ti obcí bogovie będą ti sídlem. To znamená? To znaczy, že vlastne to, čo sme nevydali Pánu Ježišovi. Prostu to, co neoddališme Pánu Jezusovi. Ak sme neoddali alkohol, jeżeli nie oddaliśmy alkoholu, ak sme neodozdali nikotín, cigarety, jeżeli nie oddaliśmy nikotynę, papierosy, ak sme neoddali sexuálne žiadosti, jeżeli nie oddaliśmy mu pożądliwości seksualne, tak týchto, práve v týchto veciach, to właśnie w tych dziedzinach prichádza pokušenie, przychodzi pokušenie, a vlastne sme zbavení. I właściwie jesteśmy pozbawieni z toho pożegnania, tego błogosławieństwa, które Pan Bóg nam przyprawił, które Pan Bóg przygotował dla nas. A nie Pan Bóg nie jest mocny nam to dać. I to nie Pan Bóg nie jest mocny, żeby nam to dać, ale myśmy nie uczynili to, cośmy mali uczynić. My nie uczyniliśmy to, co mieliśmy uczynić. A preto i dlatego Boże słowo mówi. Boże słowo mówi,
Odovzdaj všetko. Oddaj všetko. Lebo to, čo nedáš Ponieważ Bohu, to, co ty neoddáš Bohu, to sa ti stane osídlom. To poprostu stane ti se šidlem. To ti bude na potknutie. To ti bude na upadek. To ti bude na trápenie v živote. To ti bude na utrapenie v życiu. Viete, sú niektorí mladí ľudia. Čiže sú niektorí mladí ľudia. Pane Ježišu, ja ti všetko dám. Čo, Pane Ježišu, všetko ti dám. Ale vieš toho chlapáka. Ale vieš toho chlapáka. To je, to, on je taký ako Schwarzenegger. On je taký jak Schwarzenegger. Proste, toto jedno mi nechaj. Proste, to jedno zostav mi. A vieš čo, a ten Schwarzenegger ti ostane na trápe. Vieš čo, ten Schwarzenegger zostane ti na tvoje utrapenie. A tvojimi bohmi. I tvojimi bogami. Ktoré si neodovzdal. Ktoré ty neoddałeś Panu Bogu. Boh ťa bude s nimi byť. Pán Bóg bude ti s nimi byť. Práve to, čo neodovzdáš Bohu. Vlastne to, co neoddáš Bogu. Bude ti na pokušenie. Bude ti na pokuse. Na trápenie. Na utrapenie. Na bolest. Na pól. A na to. I potom. Aby sa ukázalo, že by pokázalo sa, že tvoje srdce, že tvoje srdce nie je hodné, nie je godné jeho nasledovania. Jeho nasledovať. Musím vám vyznať zo svojho života niečo. Musím vyznať vám coś ze svojho życia. Pracoval som ako majster odbornej výchovy. Pracovalem ako taký przełożony nad wychowaniem učili jak to powiedzieć, mistrzem. O. A mal som prístup k rôznemu náradiu, verce. I miałem dostęp do różnych narzędzi. A tak som potreboval niečo doma robiť. I tak potrzebowałem coś w domu naprawić, zrobić. Doma som nemal kladivo. W domu nie miałem młotka. Tak som si to doniesol z roboty. A więc po prostu pożyczyłem sobie z pracy, przyniosłem. Tak som, viete, už nazad som zase to neniesol. Viete, s povrotem už nezanosiłem tego. Lebo to bolo treba aj inokedy. No bolo potrebné i innym razem też v domu. Potom bolo treba kombinačie. A potom bolo treba znovu kleszcze. Potom bolo treba zase nejaké nožnice na plech. A potom znovu jakieś nożyce. A naraz som zistil, že toľko toho všeličo som už nanosil. Nagle stwierdziłem, že tyle tego wszystkiego już pozanosiłem do domu. Že už nemám ani pokoj v duši. Že nawet pokoju v duši nemám. A kdekoľvek som sa pozrel. I kdekoľvek popatřilem se. Všade ma súdilo. Všende osądzalo mne. No a čo tie kombinačky? No i co te kleszcze? A čo tie nožnice? I co te nožice? A no čo to kladivo? I co ten młotek? A raz som sa rozhodol, takto sa nedá žiť. I pewnego dňa zdecydowałem, tak nie można žiť. A tak som poznášal všetky tie veci. Všetky te rzeczy pozanosiłem. Som priniesol. Przyniosłem na chodbu, tam na korytarz. Cała wielka kopa z toho bola. Cała taka wielka kupa była. A przyniosłem som aj taką braśnię kożeną. I przyniosłem też taką torbę skórzaną. Aj tu som si zo zamestnania doniesł. Tą też pożyczyłem sobie z miejsca pracy. A hovorím, wszystko to naložím. I mówię, wszystko to poukładam. A zoberem to späť. I wezmę to z powrotem. Ale kto si prišiel ku mne? Ale ktoś podchodzi do mnie. Šanko, poď mi rýchle pomôcť. Przyjdź szybko, pomóż mi. A tak sme mali dobrý čas. I tak mieliśmy razem dobry czas. Hneď som to neodniesol. I po prostu zaraz nie odniosłem tego. Medzi tým som potreboval kladivo. Medzi tým potrebowałem młotek znovu. Zobral som to z tej kopy. To wziąłem po prostu z tej kupy. Potom som potreboval kliešte. Potem potrebowałem znovu jakieś kleszcze. A zase nejaké iné veci. I znovu coś innego. A tak ako tá kopa narástla. I tak jak ta po prostu ta kupa wyrosła. Znovu počase zmizla. Znovu zniknęła. A zase som videl kladivo. I znovu widziałem tam młotek. Pálilo svedomie. I tutaj moje sumienie oskarżało. Musíš s tým niečo robiť. Musíš to s tým zrobiť. Musíš aj s tými kliešťami niečo robiť. Musíš s tými kliešťami coś zrobiť. Musíš s týmito vecami niečo urobiť. Musíš coś s tým zrobiť, s tými rzeczami. A ja som dlho s tým zápasil. I dlho walczyłem s tým. Nebolo to moje. To nie było moje. A predsa som sa nevedel to vzdať. I pomimo tego nie potrafiłem oddać to. A Pán Boh mi poslal takého aniela. I Pán Boh poslal mi takého aniela. Bol to brat zo zboru. Bol to brat ze zboru. Ktorý povedal. Všetko, čo nepatrí Pánu. Všetko, čo nenáleží do Pána.
musíme odstrániť z nášho života. Musíme ju odrzucić z našeho. Všetko, čo sa nezhoduje s jeho vôľou. Všetko, čo nie je zgodné s jeho vôľou. Musíš dať preč. Musíš ty odložiť, bratia Šanko. A tak som sa rozhodol. I zdecidovalem vtedy. Všetko som naložil do tej tašky. Všetko znovu poukladám do tej torby. A bral som to naspäť do firmy. I vziąłem to s povrotem do firmy. A tak som sa modlil. I tak modliłem się. Pane Bože. Pane Bože. Daj, aby som sa s nikým nespotkal. Daj, abym s nikým nespotkal się. Nie, že sa niekto opýta, že čo to ja robím. Po prostu nech sa nikto nespýta, co ja to robię. A jak som prešiel vrátnicu. A kiedy przychodzę bramę wejściową. Prichádza môj najprotivnejší kolega. Przychodzi mój kolega, taký, ktorý najviac sprawiał mi przykrości, problémov. A hovorí, a čo ty nesieš? I mówi, Šanko, co ty nesieš? Ukáž. Pokáž. A hovorím, no toto nesiem naspäť do firmy. Ja hovorím, no to prinošem s povrotem do firmy. Ľudia, tento sa zbláznil. Ľudia, ten zgúpial. Všetci odtiaľ to odnášajú. Všetci stond vynošom. A on sem prináša. I on prinoší tutaj. Poďte sa pozrieť. Všetci chodte zobačiť. A ja som si to najmenej prijal. Ja najmenej žičujem sobie tego. A práve tam na blízku bol jeden človek. Vlastne tam v poblížu bol jeden človek. Kto ho privolal, poď sa pozrieť, Jano. I on ho zavolal, choď tutaj, popatr sa, Jano. On prišiel. Prichodí. A videl, že slzy mám v očiach. Videl, že mám úzy v očach. A hovorí. I mluví. Tomu kolegovi. Do tego kolegy. A ja som pred dvoma týždňami. Je tež pred dvoma týždňami. Som urobil toto isté. Zrobiłem to samo. Lebo ma Pán Boh obvinil. Ponieważ Pán Boh osądził mnie. A tak mi bolo dobre. I tak dobře mi bylo. A tento človek hovorí. Ten človek mluví. No tu sa už všetci zblázni. Ľudia, tu už všetci chyba zgubieli. Vidíte, svet to vidí opačne. A więc vidíte, svet na to patrí odvrotne. Vtedy, keď my naprávame svoje veci. Vtedy, kedy my napraviame svoje zlé rzeczy. Keď vchádzame späť. Kedy chodíme s povrotem. Aby sme napravili to, čo sme pokazili. Napravili to, co zepsuliśmy. Tak ľudia nás vidia ako nenormálnych. To ľudia vidia nás, postrzegają ako nenormálnych. Ale ty sa nesmieš dívať na to, čo hovoria ľudia. Nie môžeš patriť na to, co ľudia mówią. Ty musíš sa dívať na to, čo hovorí Boh. Musíš patriť na to, co Bóg mówi. Boh má svoje slovo k tebe. Pán Bóg má svoje slovo k tebe. A dnes tu na tomto mieste. Dzisiaj tak samo na tym miejscu. Má svoj odkaz pre teba. Má svoje przesłanie dla ciebie. On vie. On vie. Čo musíš napraviť. Co ty musíš napraviť. Čo si nenaplnil z toho, čo si sľúbil Pánovi. Co ešte nevypełniłeś z tego, co obiecałeś Pánu. Čo je to, čo si sľúbil Bohu. Co jest to, co obiecałeś Pánu. Bože. Bože. Ja ti dám celý svoj život. Oddám ti celé svoje życie. Keď ty mi v tomto a v tom pomôžeš. Jeżeli v tým i v tým pomôžeš. A Boh ti pomohol. I Pán Boh pomohol ti. A Boh ťa vyviedol. I Pán Boh vyprovádil ťa. A dal ti ešte viac, ako si prosiť vedel. I dal ti ešte viacej, než ty prosiłeš. A ty si nenaplnil jeho slova. Ty pomimo tego nie vyplnil jeho slova. A preto Boh posiela svojho aniela. Dlatego Pán Boh posiela svojho aniela. Svoje slovo. Svoje slovo. Aby ťa napomenul. Že by ťa napomňal. Splň Hospodinovi svoje sľuby. Vypeľň do Pána, splň mu svoje sľuby. Splň to, čo si mu sľubil. Vypeľň mu to, co obiecałeś. Neber späť to, čo si mu sľubil. Nebier s povrotem to, co ty obiecałeś. Neprivlastňuj si to, čo to nie je tvoje. Nepřivlastňaj sobie to, co nie je tvojim. Pokor sa pod mocnú ruku Božiu. Pokor się pod mocną Božą ręką. A on ťa povýši svojim časom. A on vyvyšší ťa v svojim čase. On je mocný. On je mocný. A pamätám si. I pamätám, ako moje srdce začalo horeť. Moje srdce začalo gořeť. Radosťou a vďačnosťou. Radosťou, vďačnosťou. Že mi Pán pomohol. Že Pán pomohol mi. Urobiť z toho pokánie. Pokutovať tego. Milovaní. Koháni. Tento Boží ľud. Ten Boží národ. Nenaplnil Božie slovo. Nevyplnil slova Božého. A my vidíme ďalej, koľko trápenia. I my dalej vidíme, ile ucierpienia. Práve v tých oblastiach života. Vlastne v tých dedinách života. Ktoré nevydali Pánu. Ktoré neoddali Pánu. Koľko utrpenia bolo ile v tomto ľudu. Ile ucierpienia bylo v tom narode. Koľko bolesti. Ile bólu. Koľko strádania. Ile ucierpienia. Daj Pánovi všetko. Oddaj Pánu všetko. Pretože On dal všetko za teba. Dlatego, že On dal všetko za tebe. Všetko, čo máš. Všetko, co máš. Vieš, čo je všetko? Či vieš, co znači všetko? Všetko. Všetko. To znamená všetko. To znači všetko. Teda nic si nenechaj pre seba. A więc nic nezostavaj dla sebe. Ešte ani jeden pocit. Navet jedno učutie. Ešte ani jednu myšlienku. Navet jedno myšl. Nic si nenechaj pre seba. Nic nezostavaj dla sebe. Všetko mu oddaj. Všetko mu oddaj. Povedz mu, Pane. Povedz mu, Pane.
Ja ci dałam wszystko. Ja oddaję ci wszystko. Chcę cię naśladować. Chcę cię naśladować. Chcę podwolić za twojemu słowu. Chcę podporządkować się twojemu słowu. Chcę, abyś ty zwyciężył w moim życiu. Chcę, żebyś ty zwyciężał w moim życiu. Aby ta twoja moc, żeby ta twoja moc mogła być w moim życiu. Mogła objawić się w moim życiu. Chcę oddzielić drogę bezpodniczą. Chcę oddzielić rzecz kosztowną od nikczemnej. Chcę, aby moje usta były jako twoje chcę, usta. Chcę, żeby moje usta były twoimi ustami. Aby te słowa, które będą wychodzić z moich ust. Żeby te słowa, które będą wychodzić z moich ust. Aby to były twoje słowa. Żeby to były twoje słowa. Aby to ty, którzy poczują, cítili. Żeby ci, którzy słuchają, żeby czuli to. Że to nie są moje słowa. Że to nie są moje słowa. Ale są to słowa toho, który ma posłał. Ale są to słowa tego, który mnie posłał. Preto, że już ja nie mam nic, co by som držal pre seba. Ja już nie mam nic, co zatrzymywałbym dla siebie. Ja preto som tu medzi wami. Dlaczego tutaj jestem między wami? To nie są moje záujmy. To nie są moje jakieś tam zainteresowania. Nie są nejaké veci, ktoré držím pre seba. To nie są rzeczy, które trzymam dla siebie. Ale preto, že som tu. Ale dlatego, że jestem tutaj. Preto je to tak. Dlatego właśnie tak to jest. Lebo všetko som dal Pánu. Ponieważ ja wszystko oddałem Panu. A on mi powiedział. I on powiedział do mnie. Tak chodź. Więc idź. Chodź sem. Idź tutaj. Do Arki. Do Arki. A zwestuj Ewangelię. Zwiastuj Ewangelię. Zwestuj moje słowo. Zwiastuj moje słowo. Znać, co tam znajdzie jedno serce. Chyba znajdzie się tam jedno serce. Które będzie godne to. Które będzie godne tego. Które poczuje mój głos. Które słyszy mój głos. A powie Panie. I powie Panie. Odpuść. Wybacz. Panie, oczyść. Panie, oczyść. Panie, dawam ci swoje serce. Panie, oddaję ci swoje serce. Na nowo. Na nowo. A cele. I całkowicie. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Drogi Panie Jezusie. Drogi Panie Jezu. Dziękuję ci za to. Dziękuję ci za to. Że si rozwiązał mój život. Że ty rozwiązałeś moje życie. Ako toho somárika. Tak jak tego osiołka. Že aj v mojom živote. Že tak samo v mojom życiu. Boli ti Boží anieli. Byli ti Boží aniołowie. Boží poslovia. Boží poslanci. Moji drahí bratia. Moji drahí bratia. I sestry. I siostry. Ktorých si posielal. Ktorých ty posielałeś. V tvojom mene hovorili. V tvojim imieniu oni mówili. V tvojom mene ma rozviezovali. V tvojim imieniu rozviezovali mnie. A twoją mnie ma przywiedli ciebie. W twoim imieniu przyprowadzili mnie do ciebie. Chcę cię nosić w swoim życiu. Chcę nosić cię w swoim życiu. W pokorze swojego serca. W pokorze swojego serca. Czy sami dostanę krytyczne słowa? Czy otrzymam krytykę? Albo czy sami dostanie uznanie? Albo czy otrzymam uznanie? Jednak cię chcę nieść. Chcę cię nosić. Chcę cię nieść w łasce. Chcę cię nosić w miłości. Preto. Dlatego, aby si mohol byť kráľom, żebyś mógł być królem a pánom i panem w mnohých srdciach. W wielu sercach. O Panie. O Panie, učiň mi tú milosť. Daj mi tę łaskę, aby som mohol byť tým tvojim somárikom. Mógł być tym twoim osiołkiem. Na každom mieste. Na każdym miejscu. Ty buď vyvýšený. Ty bądź wywyższony. Chcę sa ti radovať. Chcę cieszyć się z ciebie. Twojej prítomnosť. Z twojej obecności. A to mi stačí, Panie. I to wystarczy mi, Panie. A ty hovor. I ty mów. Hovor. Mów. Dotykaj sa srdc. Dotykaj serc. A ja ti ďakujem. Ja dziękuję ci. Že aj dnes tu na tomto miejscu. Že dzisiaj też na tym miejscu. Sa nás dotykaš. Dotykaš nás. Že ty hovoríš k nám. Mówisz do nas. Že nám pripomínaš. Že przypominasz nám. Že sme ti slúbili všetko. Obiecywaliśmy ci wszystko. A mnohé veci sme si zobrali. I wiele rzeczy wzięliśmy z powrotem. A teraz mamy mnoho bolesti. I teraz mamy wiele bólu. Mnoho trápy. Wiele ucierpienia. Odpust nám. Wybacz nám. Że to nie prináša Twojej chwały. Nie przynosi to chwały dla Ciebie. Odpust nám, Panie. Wybacz nám, Panie. Chcemy wszystko. Chcemy wszystko. Znowu. Na nowo. Prinieść po Twój krzyż. Przynieść po Twój krzyż. Wszystko Ci odozdać. Wszystko oddać Ci. A znowu iść. I na nowo iść. W twoją imię. W swoim imieniu. Chcę się opytać. Chcę zadać teraz pytanie. Jest tu niekto? Czy jest ktoś tutaj? Kto tak w sercu przeżywa? Kto w sercu przeżywa? Że Duch Święty się dotyka jego serca. Że Duch Święty dotyka jego serca. Że si mu ślubił wszystko. Że obiecywałeś mu wszystko. A teraz widzisz. A teraz widzisz. Że musisz nieco złożyć. Że coś musisz położyć.
Niečo, čo si si vzal späť. Coś, co zabrałeś z powrotem. Niečo, čoho sa nevieš. Coś, co nie potrafisz oddać. Chceš to urobiť. Czy chceš to učiniť? Chceš prísť k Pánu. Czy chceš prísť do Pána. Chceš mu povedať. Czy chceš powiedzieć mu. Pane, odpust. Pane, vybacz. Nech ťa požehná Pán. Nech ťa Pán błogosławi. Je tu ešte niekto. Či je ktoś ešte? Aj teba nech požehná. I tebie. Nech Pán błogosławi. I tebie. I tebie. Aj teba nech požehná. I tebie. Nech Pán błogosławi. Aj teba nech požehná. Aj teba. I tebie. Tam, sestro. Aj teba, brat. I tebie, bratie. Aj teba. I tebie. Sláva. Chvála Pánu. Drahý Pane Ježiš. Drogi Pane Jezu. Ďakujem, že tvoje slovo. Dziękuję, że twoje słowo. Nie zaznieva na prázdno. Nie brzmi na pusto. Ďakujem, že tvoje slovo sa dotýka. Dzięki, że twoje słowo dotyka. Tvojich milovaných detí. Tvojich ukochaných detí. A oni ťa chcú nasledovať. I one chcą naśladować ciebie. Oni ťa chcú milovať. Oni chcą kochać ciebie. Oni ti chcú slúžiť. One chcą slúžiť. O odpust. O vybač. Očisť. Očisť. Posväť. Poświęć. Zmocni. Zmocni. Naplň. Vypełni. Svojim svätým duchom. Svojim świętym duchem. Tu sme, Pane. Tutaj jesteśmy, Panie. Drahé srdcia. Drogie serca. Vy, ktorí dvíhate svoje ruky. Vy, ktorí podnosíte svoje ręce. Vy, ktorí túžite. Vy, ktorí pragniecie. Znovu rozdať Pánu. Na novo oddať Pánu. To, čo ste si vzali. To, co zabraliście s povrotem. Mene Pána Ježiša. Mene Pána Jezusa. Pán Ježiš ma poslal. Pán Jezus poslal mne. Aby som v jeho mene. Abym v jeho imieniu. Vás v tejto chvíli. Vás v tej chvíli. Rozviazal. Rozviazal. Mene Pána Ježiša. Mene Pána Jezusa. Buďte slobodní. Bądźcie wolni. Všetkého toho. Od všetkého. Čo ste si vzali späť. Co zobrazíte s povrotem. Odovzdajte to Pánu. Oddajte to Pánu. Pán vás potrebuje. Pán vás potrebuje. Poďte k nemu. Príďte do Niego. Sláva ti, Pane. Chvála ti, Pane Jezu. Chvála ti, že konáš. Chvála ti, že działaš. Tu na tomto miestu. Tu na tým miestu. Sláva ti. Chvála ti. Haleluja. Amen.